Cześć, witam się w kolejnym odcinku. Dzisiaj na samo dzień dobry przejrzymy sobie gniazdko u tej samiczki, czy wszystkie ładnie odkarmia, jak z tymi porzuconymi przez tamtą matkę. Zobaczymy, jak one tutaj sobie ładnie radzą. I jak będzie wszystko w porządku, to już myślę, że nie będę zaglądać, dopóki same nie będą wychodzić. No ale zobaczymy. Dobra, natarłam się jej puszkiem. Zobaczcie, jaka różnica. To jest ten podrzucony i tam maluszki. Dobra. Ty chudzinko. Mam nadzieję, że ty jesz. Oj, ale was skoczki. Dzikusy małe. Dobrze. A ta samiczka jeszcze nie karmiła, ale młodziaczki już tak sobie wyglądają. Zaraz je chowam. Dobra. Tak, tak, już was chowam. Macie tam cieplutko, ładniutko. Proszę, ta samiczka was jeszcze musi nakarmić na dobranoc. Małe pędraki. Ups. Bardzo. Tak, 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 już dobrze. O, teraz będą fikać. Aż się nie ułożą. Jesteśmy właśnie u dziewczyn, u znajomych. Wszystko w porządku, już mają karmidełko zamontowane. Paśnik też niedługo będzie, więc wszystko fajnie, ładnie mają. Dziewczyny na bogato, zakłódkowane. Później będą rozdzielone, to już druga też gotowa. Niunia zwiedza. Właśnie je sprzątam, bo jest tydzień przed wykotem. Mam ciszę, spokój, to sobie puściłam. Nie, Niunia? No. Tutaj samiczce wczoraj posprzątałam, a już sobie ładnie wije gniazdko. A jeszcze ma troszeczkę czasu do wykotu, ale już się stara. Tak, tak. Pracujemy, pracujemy z samego rana. Nie, dziołcha? No i sobie tutaj sami co musiałam dać w miseczce. Bo przez ten króciutki daszek to tutaj mi strasznie napadało i po prostu masakra. Nie dałam jej dalej, żeby miała suche. Lecę karmić resztę. Dzisiaj będzie taki króciutki filmik. Nic tutaj ciekawego się nie działo. Głównie przez pogodę. Też doglądałam tylko, żeby dać im jeść. I tyle było z mojego doglądania. Tutaj tylko samiczce posprzątałam przed wykotem. Już sobie ładnie gniazdko plecie. Powolutku, na spokojnie, prowizorki. No i będziemy czekać. No jeszcze jakoś niecały tydzień został. Tutaj ważyłam dzisiaj samiczkę. Waży równe 4 kg. Więc myślę, że tak za 2-3 tygodnie już ją sobie na spokojnie będę zakacać. I tą drugą ziomkę też. Tutaj wczoraj sprawdzałam, to tamte dwa podrzutki to już ładnie przybierają, bo tak to jeden to był normalnie szkielecik, ale już teraz o wiele lepiej wygląda, więc samiczka karmi.
wszystko tutaj z nimi w porządku. I teraz może jutro albo pojutrze sobie tylko tak profilaktycznie zajrzę, czy wszystko w porządku z nimi. Już raczej nie będę zaglądała, chyba że będą już otwierać oczka, to będę tylko patrzeć, czy wszystko z nimi w porządku. No i jak już zaczną wychodzić z gniazdka, to już w ogóle będzie super. Nie, niuńka? Dobra, idę, bo ty tutaj taka biedna. Tak, daję ci już spokój. Może jutro ci trochę słomy tutaj dorzucę, bo masz tutaj masakrę zrobioną. No, toaletkę ma tam. Trochę tu. O wymiary klatek też mnie pytacie. Więc tutaj mam metr na metr. Tutaj te 6 klateczek. Tutaj mam 80 na metr głębokości. I te też będą 80 na metr głębokości. Wysokość mają około 60 cm w górę. Tutaj pewnie więcej wyszło, bo ta taka trochę dziwna. No, u mnie wszystko jest nierówne, ale do 60 cm wszystkie mają mniej więcej w górę. Tak. A na tamtej części mam 120 na metr głębokości i też około 60 wysokości. Więc tutaj na tej części trzymam sobie młode króliki, a tam na tamtej części mam samiczki z młodymi. Po prostu, żeby miały więcej miejsca. Chociaż tutaj też akurat jest, te metr na metr są idealne dla srokaczy. A tutaj samiczka jeszcze urośnie, to też inaczej będzie. I nie wiem, do tego czasu już tamte pewnie odchowają młode i będę mogła je przenieść i porozdzielać. A tą samiczkę dam na tamtą część, żeby już też była gotowa do rozrodu. To już nawet jak młode będą, jeżeli tutaj będą już klatki gotowe, albo chociaż drzwiczki, to sobie tamte samiczki będę mogła przenieść, a tutaj samiczkę i ta samiczka pójdzie sobie już na tamtą część, żeby powoli się szykować do rodzenia maluszków. W ogóle zobaczcie, jakie tuptuś tutaj zrobił brudne karmidełko. Żaden królik, jak ostatnio szorowałam, to do tej pory wszystkie mają czyste, a tylko tupek zrobił tutaj taki bałagan, że muszę to samczykowi posprzątać, bo teraz jest tutaj ten młodziutki. I w ogóle muszę to zamontować wyżej, bo on mi to wszystko wydrapuje. Tylko odejdę kawałek, a on już wydrapuje całe siano i sobie rozrzuca po klatce. No, a tak wyglądają te większe klatki. Myślę, że to jest chyba więcej niż 60 cm w górę. Chociaż może jest akurat. No. Więc jest sporo miejsca. Na młode na przykład. Dobranoc. Pa, pa. No i pozostaje nam w sumie tylko czekać. Jak tutaj dziewczynki się rozwiną. Żeby już je powolutku dopuszczać. Zaraz im sobie dorzucę z sianka. Ojejku. I śmigam do domu kręcić dla was filmik. Bo już się parę osób doczekać nie może. Także widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że pokażę wam, jak młode wyglądają. Jak sobie na spokojnie zajrzę. Także trzymajcie się. Hej.